Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym ważnym dniu, w tym dniu, w którym zmieniamy się w sposób diametralny, w tym dniu, w którym łączymy się pod jedną marką Orange, rebranding to są realne inwestycje, realne nowe produkty i nowa jakość dla klientów. Telekomunikacja Polska zmienia się w Orange. Proszę powiedzieć, co to oznacza dla klientów i dla Państwa konkurencji? No, dla klientów przede wszystkim to nowa usługa, czyli połączenie usług stacjonarnych, internetowych, telewizyjnych z komórkowymi, możliwość spakietowania ich. Dzisiaj uruchomiliśmy Orange Open. Orange Open, w którym klienci mogą połączyć najlepsze promocje Orange, tego wczorajszego Orange, czyli telefonów komórkowych, z tym, co oferowała dotychczas Telekomunikacja Polska, czyli rabaty, czyli korzyści, czyli nie tylko nielimitowane rozmowy z komórek, ale też nielimitowane rozmowy w ramach fanpaków HD ze stacjonarnego na wszystkie stacjonarne Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, także naprawdę, naprawdę duża rzecz. Wspólna obsługa we wspólnych sklepach i wspólna usługa, obsługa na tychże samych infoliniach, także myślę też jakościowo nowe rzeczy. A dla konkurentów silniejsza jeszcze konkurencja grupy Orange Polska. Tego zawsze chcieliśmy, także będziemy walczyli o nowego klienta. A co jest najważniejsze w tym procesie rebrandingu? Oferta, bo najważniejszy jest klient. To jest właśnie to, że wprowadzamy to słowo nielimitowane, popychamy już właściwie do ekstremum. To już nie są tylko komórki, ale też połączenia ze stacjonarnych na praktycznie cały świat. To oznacza też dużo pracy w back-office, w obsłudze klienta, po to, żeby nową jakość Orange było czuć również dla tych klientów, którzy mają dotąd od nas internet i telefonię stacjonarną.